tak mówiąc nieco w przenośni, za zasługi, za wytrwałość, za cierpliwość, za determinację. A teraz już z kłopotami przy lądowaniu Jarl Magnus Rieber. No ale to była daleka, bardzo daleka próba. 106 metrów uzyskuje Jarl Magnus Rieber. Troszkę chyba jednak zły, że to lądowanie tak wyglądało, jak wyglądało, bo tu będą dosyć duże straty. Tak, już mamy 16,5. Troje sędziów dało takie noty. 2 razy 17. No właśnie. I Jarlowi Magnusowi Rieberowi będzie trudno przede wszystkim utrzymać, odeprzeć, o może w ten sposób należałoby to ująć, odpierać ataki konkurentów. Odległość wyśmienita, no ale te noty troszkę niższe i w efekcie jednak jest pierwszy. I to jest ogromna różnica, rzeczywiście, minuta 33, ale można sobie pomyśleć, że...